zakładając, przygotowując ten plan finansowy, zmianę planu finansowego, należało zwierciedlić rzeczywistość, z jaką mamy do czynienia. Ja za chwilę też powiem o kilku takich wybranych, tylko konkretnych danych, żeby to było zrozumiałe. A teraz, mając ten plan, który, tak jak zaznaczyłem, nie powinien zostać przekroczony po stronie wydatków, podjęte działania oszczędnościowe. I to jest oczywiste, że ja jako dyrektor pozostałem przez Państwa zatrudniony, żeby spowodować pozytywne efekty, korzystne. Czyli, że ten plan na koniec roku powinien zostać wykonany w jak najlepszym stopniu i nawet w lepszym niż zaplanowany. Ale to dopiero będzie możliwe, jeżeli te podejmowane dzisiaj działania będą konsekwentnie przynosiły efekty, a niektóre efekty są już. Z czego się cieszę, bo czasami trzeba wielu miesięcy, żeby wywołać pozytywny efekt, a w niektórych miejscach udało się to zrobić dosłownie w przeciągu 2-3 miesięcy. I tak jak tutaj pan szanowny radny wspomniał, właśnie te miejsca, które były bardzo newralgiczne, bo ja tylko przypomnę, że ja zaczynałem od tego, że musiałem wystąpić do pana wojewody z informacją, że być może będziemy musieli zamknąć oddział otorynolarii. I tutaj chodziło o te względy ekonomiczne i też nie było jasne, jak uda się ułożyć współpracę z lekarzami. Bo na każdym oddziale lekarzy, jeśli wiemy, może największy wpływ na funkcjonowanie tego oddziału mają lekarze. I to się udało. I rzeczywiście tam, gdzie ta praca w pierwszym rzędzie została menedżerska i nie tylko moja, ale zespołu skierowana, czyli na oddziale otorynolaryngologicznym, już te efekty za pierwsze miesiące jakby zrekonstruowanej organizacji daje efekty i można już zapewniać, że ten oddział będzie być może z niewielką stratą, ale właśnie w interesie wszystkich mieszkańców, pacjentów będzie funkcjonował, no nie z taką dużą jak do tej pory, czy aż zaskakujące pozytywne efekty właśnie na internecie. Ktoś może powiedzieć, no to wystarczyło przyjść, podjąć kilka decyzji, już są efekty, tylko to naprawdę nie są ani proste, ani łatwe, ani decyzje oczywiste, ale jak się je podjęło, to rzeczywiście interna jest tym oddziałem podstawowym, jest tym tą lokomotywą naszego szpitala. I teraz takich obszarów naprawdę proszę mi uwierzyć, zresztą chyba Państwo mają świadomość, są dziesiątki w szpitalu tak skomplikowanych poważnych jednostek. A oprócz tego, niestety, no, oprócz straty, która została już wygenerowana w poprzednim roku, obciążenia, braku płynności finansowej, z którą się dotknąłem na wstępie, to jeszcze jak się okazało, była dość katastrofalna wręcz sytuacja techniczna w różnych obszarach, informatyczna i wiele innych, które sukcesywnie z miesiąca na miesiąc poprawiamy, stawiamy na nogi. Chcę też przekazać Państwu dobre informacje, że w szpitalu jest wiele bardzo, bardzo kompetentnych, bardzo wartościowych osób, z którymi można pracować, jeżeli wyznaczy się zadania, te kompetencje są w stanie realizować te zadania. I teraz przechodzę do takich jeszcze konkretów, jak właśnie kwestia SOR-u, która no też wzbudzała emocje uzasadnione, bo to jest takie pierwsze miejsce, gdzie ten kontakt ze szpitalem się zaczyna. Czasami też już pacjent uzyskuje świadczenie. Ja tylko właśnie takie jeszcze podam pewne liczby. W ubiegłym roku na SOR-ze udzielono przez cały rok 22 tysiące ponad, a konkretnie 22 048 świadczeń, tak? Czyli 60, średnio 61 osób każdego dnia. Proszę zwrócić uwagę, że w tym roku do końca sierpnia udzieliliśmy już 21 481 świadczeń, czyli 89 osób każdego dnia. A na co jeszcze chcę zwrócić uwagę? Płatność następuje ryczałtem. Czyli nieważne, czy udzielamy świadczeń dla 60 czy dla 90 osób, to wiadomo, że jest więcej pracy, więcej kosztów. My otrzymujemy tą samą kwotę, jesteśmy w stanie stworzyć to samo zabezpieczenie. Ja teraz nie chcę już w szczegóły wchodzić, jakie podjęte zostały założenia, żeby ten SOR funkcjonował jeszcze lepiej. I jestem przekonany, że w końcu tego roku Państwo już zaobserwują też dodatkowe pozytywne zmiany i na tym oddziale. Ale jeszcze wracając do planu finansowego, chciałbym tutaj takie zasygnalizować rzeczy, które wydawały mi się dla tak kompetentnych osób, które tutaj nawiązują do różnych wypowiedzi, że powinny widzieć, że jeżeli plan finansowy zakładał w jakimś punkcie wydatki, tak jak na przykład zakup usług, tak, to jest jakby podstawowy punkt, tak, czyli te świadczenia, które kupujemy od lekarzy, jeżeli one zostały zaplanowane za niskie, co było oczywiste, jak już widać było, czy pierwszy kwartał, czy drugi kwartał, a to są stałe koszty wynikające z umów.
no to konieczne jest, żeby zmienić, czyli podwyższyć te koszty. No nie ma innej możliwości, bo ja teraz nie mam dowolności, tylko muszę to zrealizować.